Jesteśmy z powrotem. Jesteśmy z powrotem. Przetrzebiamy dalej nasz wielki grobowiec. Dobra, pójdziemy najpierw tutaj zbadać. Cóż to za pułapki na mnie czekają? Rozbrój! Hejo, Barkoś! Witaj, Laurens. A co to? Nie będę palić żadnych kadzidełek. O nie! Spróbuj przeskroczyć. O nie! Ale lipa. No i nie dostanę się tam. Ja chcę tą skrzynkę. Ale lipa. Ale chamstwo. Nie chcesz jeść. Aha, chcesz jeść, sorry. Hej, Asamidan. W ogóle bardzo spodobała mi się... Czekaj. Twoja piosenka na przerwie. Jak ona się nazywa? Znaczy, nie wiem dokładnie jak się nazywała, ale wiem, że jest z anime Yokai Watch. To jest takie dosyć bardzo... Znaczy, bardzo popularne anime w Japonii. Ja osobiście go nie oglądałam, ale jest takie śmiechowe i... Jest chyba sporo właśnie takich rzeczy z takich nagrań z tego anime na YouTubie nawet. Spadę jeszcze tutaj. Ruda Geisha ewoluowała do trzeciej odsłony Simsów. Nie, nie, to nie jest Ruda Geisha. Zdecydowanie nie jest Ruda Geisha. To jest bardziej Lara Croft. Nawet nazywa się Lara Zagadka. To prawie jak Lara Croft. O, moje Simsy skończyły pracować, teraz muszę je wysłać. Zaraz będzie przerwa na The Sims Mobile. Dobra, zbadaj to. A to dobrze. Okej. Okay. Słynna gamerka głoduje swoją Simkę na oczach tysięcy użytkowników. Zobacz zdjęcia, no scam. Okej, jakieś dziwne rzeczy. Tak, płynąć tunelem. O! Tu jest kamol. Kamol do rozbicia. Mam nadzieję, że tu nie ma żadnych tajnych drzwi. Ja nie wygląda na to. No weź przyzwij ten swój topór. Najfajniejsze jest to, że tym toporem można też... rozbijać te jakby zwykłe kamienie, takie takie co są stosy kamieni, co można było jakby też kilofem, ale właśnie jak już ma się ten topór, to można ten też zbieraj, otwórz. Mamy jakiś smok jadejtowy. To prawie jak ten. Jak w Tomb Raider 2 się te smoki zbierało. To było fajne. I znowu mam ściny. To mi się strasznie podobało, że te smoki można było sobie zbierać. Ty uportowała się w przeszłość. Aha. Wiecie, mi się tu wszystko laguje. Masakra. Co za Simsy? Matko jedyna. Już obniżyłam to ustawienie graficzne, a i tak. Hejka, Adrian. Są jakieś kamolki, ale tu się nie dostanę. Rozbito. O nie! Są zablokowane drzwi.
O, ja ostatnio w Rocket League też nie gram. Aha, bo to się dostaniemy jakby z drugiej strony. Do tego. No, też mi się znudziło właśnie Rocket League. Jak są wydarzenia, to też gram. Zbieraj. Nie mogę. Dobrze, tu nic nie ma, tu idziemy tymi schodami. Nic, to Simsy 3 muszą się popagować troszkę. O, zbadałam cały grobowiec, wcale nie, bo tam były jeszcze jakieś przejścia, których się nie dało zbadać. Lipa z tym trochę. Ciekawe, gdzie wyjdę. O, rozbikam. O, tu jestem! Wyszłam tak boczkiem troszkę. Przejdź przez drzwi! Jej! Dobra, to dostarczymy ten topór. Chociaż ona chyba nam go i tak odda, więc przynajmniej tyle. Simsy 3 bez bugów, to jak żołnierz bez karabinu. No. Ja kiedyś, mi kiedyś mama bardzo często powtarzała powiedzenie, że uczeń bez jedynki to jak żołnierz bez karabinu. Zawsze jak dostawałam jedynki, to mnie pocieszało. Zresztą tak nie powinno chyba być. Ale ja się zawsze stresowałam, jak dostawałam jedynki. Było mi bardzo smutno. Ja też tak słyszałam. No. Mi się tak Simsy zbugowały raz, że jak jechałam na studia bądź wakacje, to miałam nagle pokazanego Sima i nic zrobić nie mogłam wtedy. Okej. Interesting. Historie z życia wzięte. No weź ty, zostaw ten telefon, moja droga. Nie baw się Simsami Mobile, tylko moim toporem. Nie zaliczyło tej ucieczki z grobowca. Zniszcz głaz blokujący wejście do świątyni gorących źródeł. Znajdź relikt dla Sima wewnątrz świątyni i zwróć go Sima. Okej. Podmów lodu. Nie. Dobra, to zostawmy to. Znajdź relikt. No, weź mi to schowaj. Czy ty się tym najesz? Tak trochę. A gdzie to jest? Odwiedź gorące źródła, dobrze. Hej, Grzegorz. Spoko, dzisiaj miałem bekę u siebie z typa, który zamiast chodzić na Barabara z kochankiem, chodził sprzątać po jednym talerzu w mieszkaniu. Po czym jak go wywaliłem z mieszkania, to zamiast pójść do domu, zlał mi się w mieszkanie. O Boże, Simsy tak bardzo. Przy jedynce było, nie odzywa się do mnie, tylko to popra. Okej. Okay. Ja to miałam taki bóg, że Simowie zaczęli się rozbierać do naga bez cenzury. Nie wiem skąd w ogóle. O Boże. To niedobrze. A, gdzie tu jest? Matko. Gdzieś tu musi być głaz. Tu jest. Okej, okay, badaj studnię. Ale tu ładnie, jak tu jasno. Następna płytka.
Pamiętam jednego strasznego baga w The Sims 3. Sprowadziłam dla mojego sima dziewczynę ze studiów, grałam nią sobie i w ogóle poszła któregoś dnia do pracy i mój sim dostał od niej telefon z propozycją randki. Kliknęłam tak, ale nic się nie stało. Później w simową noc, jak poszli spać, to przed ich domem stał klon tej simki, z którym nie mogłam nic zrobić, i on tylko tam stał i się patrzył w okna. Jakie creepy! Oh my god. Ja miałam kiedyś baga, że w Sims 3 jakby w moim domu grałam sobie simką i nagle poza domem widziałam, że zrobił się jakby klon mojej simki, tylko wyszedł z ziemi i był zombie. Także też bardzo ciekawe. Zbadać cały grobowiec. Są jakieś dziury. Tylko co ja mam tu niby zrobić? Nie mogę tu zajrzeć ani nic. No i lipa. Może tu trzeba jakąś książkę wyciągnąć. Różne dziwne rzeczy w tych Simsach były. O! Udało się. Zadziałało. Lol. Ej, a to nie zadziałało. Może będzie można... Nie, nie da się tego przekroczyć. Może jeszcze raz? Nie wiem, może coś pooglądaj. Albo jak ona stanie na tym. Jeziorko? Jakie jeziorko? Mam tylko to, ale to wrócę na górę tym. A ja chcę iść tutaj. Nie mogę iść tutaj. Ej, czemu to nie działa? Nie wiem, poglądajmy wszystkie rośliny. Fajnie się w Simsach robiło romans z każdym, a potem zostawał przyjaciół. Sklonował ich tych paparazzi, okej. Też interesujące. No nie wiem. Wskocz. Okej. Aha! Okej. Nie mam bladego pojęcia, jak ja to niby zrobiłam. Czy to jest jakieś cheaterstwo? Czy właśnie cheatowałam grę? Bo to jest jakieś kosmiczne, to chyba tak nie powinno działać. Okej. Cześć, Pingosu! Okej, padaj, studnie. A propos bugów w Simsach, no! Cześć, Creative Sniper! Wow.
Dobra, znowu jakieś ciekawe miejsce. Pociągnij daleko. Tu jest jakieś tajne przejście. Dobra, zostaw. Okej. To teraz otwórz to może. Zabierzmy te monety i tu jeszcze wyciągniemy tego pana. A, wiesz wszystko. Tak, zbieraj skarby. Aha, tu ujawnia kolejne pułapki. No i tego znowu nie przekroczę, a mogę... O, tu jakaś dziurka się pojawiła. Co ta dziurka mi zrobi? Jej, ukryty przełącznik do tajnego super pomieszczenia. Zbieraj skarby. Jak przesunę to, to się wyłączą może te pary dziwne. Zabierz tam wszystko. O nie, jestem umierająco głodna. Zjedz coś. Dobry wieczór, Shaxi. 1/3 łupów dla mnie. No, no. Shaxi, nie było cię wcześniej, to nie ma łupów. O, wyłączyło się, to dobrze. To przejść przez drzwi. Nie będziemy nikogo zamieniać w żaby. Masz jakieś dziwne ciągoty, moja droga. Dobra, to idziemy badać dalej. Tak w Simsach najlepsza jest Kostilda, która zamiast zajmować się domem, to dręczy zwierzaki i boksuje w miejscu. Tak, przepłynąć przez tunel. O, tu jest jakaś tabliczka. O kurczę. Tu jest jakieś przejście tędy. Kurczę, do harmonii znajomość właściwych kolorów i otoczenia. Nie, nie, czekaj. O matko. Popchnij? Co mi to wyłączyło? Aha, to mi wyłączyło te środkowe. Teraz tu się mogę dostać. To nastąp tutaj. Nie ma żadnych skarbów. Nie ma. Albo jakoś Silda wyjada jedzenie z lodówki. A było tak? No chodź tu, głupia. Na tą płytkę. Co on zrobi? Okej, okay, wyłączyła tutaj ognie. To teraz możemy to pociągnąć. No chodź tu, głupia. No ja nie mogę. Wariatko jedna. Jak nie? Przecież przechodziłaś tędy. Tu ci się nie zamknęły drzwi. Pociągnij daleko. Dobra. Wyjdź tędy.
No, stąd tutaj. No. Weź się. Nie rób siary. Okej, to wyłączy to. Teraz zostały mi ostatnie. Oczywiście, że nie możesz tędy przejść. Kobieto, nie denerwuj mnie. To się popłaczę zaraz. Popchnij daleko. Była burza dziś o 4 w nocy, obudziła mnie na moment, potem zasnęłam. No, ja miałam przed chwilą burzę. Okej, dobra. I co nam wyłączyło tu? Chodź tu. Okej. Wow. Ty tam nie świruj, moja piękna. Tylko o, tu. Wsuwaj kamienie. O, i właśnie tam można toporem fajnie też usunąć. Otwórz tajną skrzynkę. Dobra, super gwiazda. I możemy badać kolejną studnię mocy. Dobra, to będziesz w domu używać takich rzeczy, nie tutaj. U mnie w Anglii była tak, słońce i ciepło, deszcz, słońce i ciepło, deszcz, słońce i ciepło, deszcz i tak przez 2 tygodnie. Ale w Anglii to chyba taksi standard, nie? Że tam ciągle pada. To jak Irlandia w sumie. Okej, tu mamy do usunięcia. Będziemy mieli troje drzwi. Wow, tu jest skarb. Tu jest skarb, super. To najpierw otworzymy tu. I otworzymy tu. Zbieraj wszystko. Tu mamy jeszcze wodną przeprawę. To najpierw zbierzemy skarby. O nie, to była jakaś pułapka. Dobra, to rozbrój ją. Jeszcze. Jakby się, ani to wyżej jest traumatyczna historia z bogami, to są szczerze. Dobra. We Francji wróciła zima, jak i w Afryce. Co? Serio? A w Atenach ciągle słońce, chmury, słońce, chmury, a popadać nie łask. No, ale tam chyba często jest ciepło, nie? Kurczę, fajnie tak. Chciałabym pojechać do Grecji. Dobra, to jest to, co muszę oddać. Sobie zjadła jeszcze coś. Okej, nie wiem w sumie po co. Była ta pułapka, ale dobra. I badaj. A, i mi się nie udało. Dobra, to już to sobie daję. Tak, zmieniłam kieliszek. Jej! I wybadałam wszystko. Okej. Okay. O! Wyszłam! To było wyjście. No dobra, to idziemy dostarczyć relikt. Tylko w Polsce będą się wichury i powodzie. Okej. Okay.
No, popylaj, popylaj. Szybciutko. Jeszcze ociekam wodą. Jak w tym rajderze. Wow! Wow! Jej! Pragnienie życiowe zaliczone! Proszę Państwa! Yeah! Mam Boże, mam 70 punktów teraz. Jestem doświadczoną podróżniczką. Achievement get. Tak, do Francji to już chyba nie ma co wracać, bo tam coś nie sądzę, żeby to ruszyło dalej. Tak. A, publikujmy. Teraz możesz się cieszyć dłuższymi wakacjami, kupować nowe nagrody. Jej. Co to? Kupić dom letniskowy. O, też bym chciała. Tu mam dwa w sumie. Do kupienia. Towarzystwa mi trochę brakuje. To może pogadamy o czymś z nią. O, entuzjazmu się komiksami. Jej, dzięki Ciro Janusz za cheerki. Twoja simka pływa w ziemi i budynkach. No, no wiesz, lisowaty! Ja tu zaliczam same dobre rzeczy. I ostatnio, no, dobra, nie, może nie powiem. Nie chcesz przemienić Sima w ropuchę, no Boże. Weź opowiedz jej jakiś dowcip czy coś. O, chwal się umiejętnościami gamerskimi. Chociaż nie wiem, czy ona wie, o co chodzi. Albo rzuć na nią, ale nie. Rzuć czar może jakiś. Łutu szczęścia. Niech się pocieszy. I możesz jej przybić piątkę. Dobra, wypadałoby skorzystać z toalety. Nie, Warkoś nie, bo to potem będzie na YouTubach. Nie. Już zdążyłam zapomnieć, co chciałam powiedzieć. Gdzie tu jest toilet? Może i toalety? Coś zabawnego by tu trzeba było porobić, bo tu nic nie ma ciekawego. Nie wiem, poczytaj sobie coś. Nie wiem nawet, czy tu telewizor jest. No. Odnośnik odnośnikiem. Ale nieładnie tak. O nie! Czemu mi paparazzi robi zdjęcia? Ja mam tylko pierwszy poziom osobistości, no. To mi daje zabawy. Wow! Dobra, może coś zjemy? Zjedz lunch. O, chili con carne jest super. Wiesz, Ania, na YouTubach nic nowego nie znajdziesz, tam wszystko się znajduje, no poza tą ciemniejszą, czarną stroną internetu. No właśnie, nie chcę się zaliczać do tej ciemniejszej, mrocznej strony. No nie, zjedz to. Tylko nie zasypiaj w tej zupie. Okej, i w sumie możemy pójść spać.
I zanała ogniem, kocham to. Ja jestem grzeczna, Markus. Tak, lepiej nie zaliczać tej mrocznej. Ej! Oh my goodness. Lisowaty, nie przestawaj się. Lepiej. Dobra, moi kochani, będziemy kończyć w takim razie live'a na dzisiaj. Jest tak dość późno. A zrobiłam to, co chciałam, czyli zdobyłam młot pangu i jeszcze w dodatku zaliczyliśmy pragnienie życiowe, więc jest super, hiper, ekstra. Jeszcze możemy zobaczyć ten dziennik podróży. No tutaj na pewno mi wielu rzeczy jeszcze brakuje. Chociaż ja nie wiem, bo tutaj jest tak różnie z tym. W Egipcie jest zawsze najwięcej do roboty. W Chinach tak średnio. We Francji jest najmniej chyba. Statystyki. Yeah. Teraz trzeba będzie się bawić w strażaka. No, także tak to wygląda, moi drodzy. Same sukcesy. Powiedzmy! Ej, jakie powiedzmy? Boże. Dobra. Zapisujemy grę. I ja dziękuję wam bardzo za to, że byliście. Jutro prawdopodobnie będzie live z The Sims 2, tak? By the way. Jak mi się zrobiły live'y z Simsów dzień po dniu, no ale tak jakoś wyszło. Nowego Tomb Raidera raczej nie sądzę, unboxing, bo nie zapowiada się, żebym miała edycję kolekcjonerską, a takiej zwykłej edycji to nie ma sensu rozpakowywać, więc raczej się na to nie nastawiajcie. No. Także dzięki bardzo. Życzę wam miłego wieczorku, dobrej nocy. Trzymajcie się cieplutko i do następnego. Pa!